George, mamy nowego ucznia. Po południu pani przyszła z jakimś chłopcem, który miał całkiem czerwone włosy, piegi i oczy takie niebieskie, jak kulka, którą przegrałem wczoraj na pauzie. Ale to dlatego, że Maksym już oszukiwał. Dzieci, powiedziała pani. Przedstawiam wam nowego małego kolegę. On jest cudzoziemcem i jego rodzice oddali go do tej szkoły, żeby nauczył się francuskiego. Liczę na was, że będzie się mi pomagać i będziecie dla niego bardzo mili. Potem pani odwróciła się do tego nowego i powiedziała. Powiedz kolegom, jak się nazywasz. Nowy nie zrozumiał tego, co pani powiedziała. Uśmiechnął się tylko i zobaczyliśmy je, że ma ogromne zęby. Ale masz szczęście. Powiedział Alces, ten gruby kolega, co ciągle je. Takimi zębami można odgryźć ogromny, duży keks. Ponieważ Nowy nic nie mówi, pani powiedziała, że on nazywa się George Marciusz. Yes. Powiedział Nowy. George. Przepraszam, proszę pani. Zapytał Maksencjusz. Czy on nazywa się George czy George? Pani, nie. Pani wytłumaczyła nam, że on nazywa się George, ale że w jego języku George wymawia się jako George. Dobra. Ponieważ Maksymus już... Będziemy go nazywali George. Nie. Powiedział Joachim. Trzeba wymawiać George. Zamknij się przy Joachimie. Powiedział Maksencjusz i pani postawiła ich obu do kąta. Pani kazała George'owi usiąść z Ananiaszem. Ananiasz spoglądał na niego złym okiem, bo on jest pierwszym uczniem i pieszczochem naszej pani. I zawsze się boi, że każdy nowy też może zostać pierwszym uczniem i pieszczoszkiem. Jeżeli chodzi o nas, Ananiasz wie, że mu nic nie grozi. Jojo usiadł i uśmiechnął się, a w ustach miał pełno zębów. Szkoda, że nikt nie zna jego języka, powiedziała pani. I ja posiadam pewnie zasób angielskich słów. Powiedział Ananiasz, który, trzeba to przyznać, potrafi się elegancko wyrażać. I Ananiasz zaczął mówić do George'a słowami ze swojego angielskiego zasobu. A George patrzył na niego. Potem zaczął się śmiać i pukał się palcem w czoło. Ananiasz bardzo się objawił. Ale George miał rację, że się śmiał. Dowiedzieliśmy się później, że Ananiasz opowiadał mu o swoim krawcu, który jest bardzo bogaty, i o ogrodzie swojego wujka, który jest większy niż kapelusz jego siostry. Ten Ananiasz to wariat. Zadzwoniono na pauzę i wyszliśmy wszyscy oprócz Joachima, Maksymiusza i Kleofasa, którzy zostali w klasie za karę. Kleofas jest ostatnim uczniem i nie umiał lekcji. Kiedy Kleofas odpowiada zawsze na jedną pauzę, są nici. Na podwórzu wszyscy otoczyli George'a. Zadawaliśmy mu masę pytań, ale on okazywał nam tylko uśmiechu pełnym zębów paszczelkę. Potem zaczął mówić, ale nie zrozumieliśmy. Słyszeliśmy tylko cały czas łącz, łącz, łącz. I to było wszystko. Powiedział Gottfried, który często bywał w Chinie. Żon mówi w wersji oryginalnej. Żeby go zrozumieć, potrzebne są podpisy. I ja mógłbym może tłumaczyć, powiedział Ananiasz, który chciał jeszcze raz
popróbować angielskich słów ze swojego zasobu. Jesteś bałwan, powiedział Rufus. To się spodobało nowemu. Wyciągnął na palec i w stronę Ananiasza i powiedział: o bałwan, bałwan, bałwan. Był bardzo zadowolony. Ananiasz odszedł płacząc. On ciągle płacze, ten Ananiasz. Zauważyliśmy, że Jojo jest właściwie okropnie fajny, więc dałem mu kawałek mojej czekolady, którą miałem zjeść na pauzie. Jakie sporty masz u siebie? Zapytał Ezebiusz. Jojo oczywiście nic nie zrozumiał i dalej powtarzał swoje. Bałwan, bałwan, bałwan. Ale Gottfried odpowiedział. Też mi pytanie, u nich gra się w tenisa. Te błazen! Zawołał Ezebiusz. Czy ja ciebie pytałem? Te błazen, błazen, błazen. Zawołał nowy, który chyba świetnie się wśród nas czuł. Ale Gottfriedowi nie spodobała się ta opowieść Ezebiusza. Kto jest błazen? Zapytał i źle zrobił, bo Ezebiusz jest bardzo silny i lubi dawać fangi w nos. No i Gottfriedowi się dostało. Kiedy Jojo zobaczył, jak Ezebiusz bije, przestał powtarzać ten błazen. Spojrzał na Ezebiusza i powiedział: bądź doskonale. Zasłonił twarz pięściami i zaczął tańczyć naokoło Ezebiusza, tak jak bokserzy w telewizji, którą oglądamy u Kleofasa, bo my jeszcze nie mamy telewizora. Chociaż ja bym bardzo chciał, żeby tata kupił. O co mu chodzi? Zapytał Ezebiusz. Chcę się z tobą boksować, idioto. Odpowiedział Gottfried, rozcierając sobie nos. Ezebiusz powiedział: dobra. I spróbował boksować się z Jojo. Ale Jojo dawał sobie radę dużo lepiej niż Ezebiusz. Dawał mu masę ciosów i Ezebiusz zaczął się złościć. Jeżeli on ma nos ciągle na innym miejscu, to ja, to niby jak mam się bić? Sami powiedzcie. Krzyknął i pac. Jojo walnął go tak pięścią w nos, że Ezebiusz aż przysiadł na ziemi, ale... Morowiec, aleś ty morowiec, powiedział podnosząc się. Morowiec, bałwan, błazen, odpowiedział nowy, który uczy się mówić fantastycznie szybko. Pauza skończyła się i Alcyt jak zawsze narzeka, że miał za mało czasu, żeby zjeść swoje cztery kanapki grubo posmarowane masłem, które przynosi do szkoły. Kiedy wróciliśmy do klasy, pani spytała Jojo, czy dobrze się bawił, i wtedy Ananiasz wstał i powiedział: proszę pani, oni go uczą brzydkich słów. To nieprawda, to świetny kałczuk. Zawołał Kleosa, który nie wychodził na pauzę. Bałwan, błazen, to wstrętny kłamczuchy, powiedział zdumiony Jojo. My siedzieliśmy cicho, bo wiedzieliśmy, że pani wcale nie jest zadowolona. Powinniście się wstydzić. Wykorzystujecie to, że nowy kolega nie zna waszego języka, a tak prosiłam, żebyście byli grzeczni. Ale do was nie można mieć zaufania. Zachowaliście się jak małe dzikusy, jak zwykle łobuziaki. Bałwan, błazen, kłamczuk, dzikusy, łobuziaki, powiedział Jojo, który był coraz bardziej zadowolony, że się uczy tyle słów. Pani popatrzyła na niego przez chwilę, a oczy miała zupełnie okrągłe. Ależ, ależ, George! Powiedziała. No widzi pani, a nie mówiłem? Powiedział Ananiasz. Jeżeli nie chcesz zostać po lekcji Ananiaszu, to proszę, żebyś zachował swoje uwagi dla siebie. Ananiasz zaczął płakać. Opyska grzebita! Krzyknął ktoś. Ale pani nie zauważyła następnie, kto to, bo był nakarany, była ukarany. A Ananiasz rzucił się na ziemię i krzyczał, że nikt go nie lubi, że to jest okropne, że on umrze. I pani musiała wyjść z nim z klasy, bo żeby obmyć twarz i żeby go uspokoić. Kiedy pani wróciła z Ananiaszem, wyglądała na zmęczoną. Ale na szczęście dzwonek zadzwonił na koniec lekcji. Przed wyjściem pani popatrzyła na nowego i zapytała. Powiedziała:
Zastanawiam się, co powiedzą twoi rodzice. Padły skarże pyta, powiedział Diego, podając pani rękę. Pani niesłusznie się umartwiła, bo rodzice Jordana na pewno pomyśleli, że nauczył się już wszystkich francuskich słów, które mu były potrzebne. Na pewno tak pomyśleli, bo Giorgio nie przyszedł więcej do szkoły.